Rzeszowie. Wszystkie zespoły, czy Kędzierzyn, czy Rzeszów, mimo tego, że wygrywały ze 3 punkty, to oglądając te mecze było widać, że grają Kielczanie bardzo dobrze i przegrywali na przewagi. Jedna, dwie piłki decydowały o tym, czy zespół wygrywa za 3 czy za 2 punkty. No. Dzisiaj udowodnili, że są drużyną mocną, szczególnie u siebie. Natomiast my tak naprawdę się cieszymy z tych 2 punktów, bo można powiedzieć, że już byliśmy z tyłu i mogliśmy równie dobrze stracić tutaj 3 punkty. Z takimi nazwiskami raczej ciężko się gra, bo jest to troszeczkę może nie tremy, co jakby respektu. I no, w końcówce ich bardzo dobra gra zagrywką. No i wygrali, tak? No właśnie, ta zagrywka chyba zadecydowała i w czwartym secie, i w piątym. Tak, w czwartym secie, no, wynik do 13, to no, mówi samo za siebie, no, odrzucili nas bardzo od siatki. Bardzo ciężko się atakowało z takich piłek podwyższonych. No cóż, no, brawa dla nich, no, ale my mamy jeden punkt, cieszymy się z tego, tak? W setach, które przegraliśmy, popełnialiśmy za dużo prostych błędów, które przeciwnik bezwzględnie wykorzystywał. Sytuacja się zmieniała, tak samo w wygranych setach, oni popełniali dużo takich błędów. My je wykorzystywaliśmy, także ciężko było cię. No cóż, przed meczem mieliśmy jedno założenie takie, że chcieliśmy zagrać dobry mecz po prostu, w którym będziemy walczyć. Powiedzieliśmy, że przyjdzie bardzo dużo kibiców. Chcieliśmy po prostu zrobić ładne widowisko. Nie do końca się to nam udało, graliśmy falami. Dwa sety zagraliśmy bardzo dobrze, potem następny już trochę gorzej. No, tiebreak przegraliśmy głównie tym, że z zagrywką, bo zespół zdecydowanie lepiej od nas zagrywał i to było chyba decydujące w tym tiebreaku. Rzuca się w oczy na pewno nastawienie w pierwszym secie, na nastawienie, z jakim wychodzimy. I tu nie chodzi o jakieś lekceważenie czy myślenie o tym, że zdobędzie się tu punkty, tylko po prostu nastawienie do walki. Tego myślę trochę zabrakło, w miarę postępowania spotkania budziliśmy się. Cała historia tego meczu, myślę, że mógł się podobać mecz walki, wymiana ciosów, bardzo dużo mocnych zagrywek. Myślę, że też sporo błędów w tych zagrywkach, bo były momenty, gdzie drużyny sobie oddawały punkty błędami, ale no, tak jest przy twardej walce. Mieliśmy problem z przyjęciem, no cóż, nie mamy jakichś super zawodników na ataku i wtedy na dwubloku czy na trójbloku mieliśmy problem ze skończeniem. Piłek, no, to co powiedział Jacek, no rzeczywiście dużo błędów na zagrywce, no ale jak grać ze skrą? No, trzeba grać zagrywką. Ale generalnie no, cieszę się z tego punktu, prawda? No to tak słyszałem, że to pierwszy historyczny. Tak, ze skrą tak. O rany, pierwszy historyczny ze skrą. Nie no, fajnie, chociaż myślę, że tam mogliśmy poprawić, ale generalnie jestem zadowolony z tego meczu.